Cześć wszystkim, tu Ponio 7. Zagrajmy sobie w Tyranny. Ktoś nie wiedział, Tyranny to jest nowa gra Obsidianu, twórców m.in. Pillars of Eternity. Generalnie gra jest na tym samym silniku, ale świat jest kompletnie inny. Może trochę jeszcze poopowiadam tych ludzi, którzy nie spotkali się z grą. Na początku jeszcze dzięki dla użytkownika Show za wpisanie w komentarzach jakiś tydzień temu, zwrócenie mi uwagi na tą grę. Jeszcze wtedy nie wiedziałem o tym, ale teraz myślę, że już całkiem głośno się zrobiło o tej grze. W każdym razie, główną cechą Tyranny jest to, że gramy jako zły. Ktoś zły. Mianowicie ogólna oś fabularna tej gry zatacza się o to, że zło zwyciężyło i teraz kontroluje cały świat, a my jesteśmy jednym z tych złych. I co dalej się dzieje, będzie zależeć od nas. Generalnie gra ma być troszkę krótsza, dużo bardziej wielowątkowa od Pillarsów. A kto wyjdzie, co już zobaczymy. Zagrałem sobie troszkę, żeby poznać mniej więcej początek, o co tu chodzi, ale my sobie stworzymy nową grę. Zagram sobie na średnim poziomie trudności, tak jak w Pillarsach, bo nie chcę jakoś się frustrować przy grach, przy kolejnych walkach, a mikrozarządzanie różnymi przedmiotami to też nie jest coś, co sobie zbyt dobrze radzę. Okej. Obejrzymy sobie intro może na początek. For over 400 years. The armies of Kairos the Overlord have swept across the known world. All who stood against them fell before their might. Even the Archons, women and men of immense power, were forced to kneel, chained to the Overlord's will. Now Kairos's final conquest has come to our corner of the world. And two of the Overlord's armies compete for the honor of taking our lands. The elite disfavored, and the teeming horde of the Scarlet Chorus. The voices of Narrat, spymaster and archon of secrets, guides the fierce and undisciplined masses of the Scarlet Chorus. With each battle, the Scarlet Chorus grows stronger, as the defeated are given a simple choice. Serve or die. Graven Ash, Archon of War and the Overlord's most loyal general, leads the disfavored. Though small in number, Kairos's ironclad legion has never met true defeat in open battle. Watching over the two generals is Tunon, the Adjudicator, Archon of Justice, eldest of Kairos's minions. Tunon brings Kairos's laws to newly conquered lands, aided by the Fatebinders, judges and executioners of the Overlord's laws. You were among the youngest of the court of Fatebinders when Kairos's armies came to our lands. How could we have known that the fate of thousands would rest in your hands? Warto sobie zapamiętać te imiona, chociaż po polsku trochę średnio zostały przetłumaczone, ale na początku będziemy musieli lawirować pomiędzy dwoma tymi legionami o naszym dowódcą. Dobra, stworzmy sobie postać. Stworzymy sobie jakiegoś faceta. Jak on będzie wyglądał? To wam powiem, że już sobie troszkę przeglądałem wyglądy. Więc będzie on wyglądał mniej więcej tak. Profil tutaj dobiorę tak mniej więcej, żeby pasował do portretu oraz do postaci, którą sobie wymyśliłem. Dobra. Ja weźmiemy bródkę małą, chociaż te bokobrody wyglądają bardzo źle. Ale dobra. Mężczyzna cwany niech będzie. Wygląd tam jest bardziej zły chyba. Dobra. Możemy jeszcze jakieś tatuaże sobie wybrać. Coś takiego wygląda tak, bardzo tak arkanicznie. Dobra.
Historia. Żeby sobie wybrać parę historii. Nie będę czytał ich wszystkich, ponieważ to by długo zajęło. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to niech sobie spauzuje filmik i niech sobie przeczyta. Wstępca, uczeń gildii, mag wojenny, potomek szlachty oraz dyplomata. Nie wiem dokładnie, na co wpływają. Domyślam się, że na początkowe zdolności oraz potem fabularnie jakoś to będzie się zmieniać. Ja w każdym razie wezmę sobie dyplomatę, ponieważ podoba mi się całkiem ten opis. Przeczytajmy go szybko. Z przyczyn, o których twoja rodzina nigdy nie wspomniała, hegemon obdarzył ją wielkim bogactwem w zamian za jakąś przysługę. Twoi rodzice wykorzystali swoją fortunę, by posłać cię na wychowanie z dala od domu. Twoje dzieciństwo płynęło pod znakiem nieustannej wędrówki po Terra. Tu się w towarzystwie najętych nauczycieli i przelotnych znajomych. Podczas gdy życie innych upływało pod znakiem stabilności i rutyny, to zdobywałeś obycie w świecie i bogate wykształcenie. Kilka nieostrożnych słów w dalekim mieście ściągnęło ci na głowę poważne kłopoty. Doprowadzono cię przed oblicze Tunona, arbitra, który miał cię osądzić. Nie ograniczyłeś się do zapewnienia o swojej niewinności, odwróciłeś bieg procesu i oskarżyłeś swojego oskarżyciela o marnowanie czasu sądu. Archon Sprawiedliwości zgodził się z tobą. Zaintrygowany twoim sprytem, mądrością i zdolnością o przystosowywaniu się, Tunon wziął cię jako służbę, jako swojego nowego egzekutora. Brzmi tak całkiem badasowo. Będzie pasować chyba do postaci, której zrobię. Okej, dobra. Poza tym moja postać chce, żeby była takim trochę dyplomatą. Więc to też będzie wpływać na to, jakie zdolności będziemy sobie brać. Teraz możemy sobie wybrać parę głównych zdolności. W tej grze nie ma za bardzo takich klas postaci, ale za to są zdolności, które rosną, kiedy ich używamy w walce. I to one jakby nas bardziej definiują. I na początku gry możemy wybrać, do jakich zdolności mamy mieć bonus. Więc tak, mamy miecz i tarczę, mamy oszczep, mamy ogromny miecz, mamy dwie bronie, krótki łuk, atak bez broni. Jest to dobry wybór dla lubiących wyzwania. Okay. Mamy też zaklęcia elektryczne, zaklęcia zimna, zaklęcia wigoru oraz zaklęcia uwiądu. Zaklęcie uwiądu brzmiał całkiem fajnie. Zabierz energię Triopi, skierując cel obniżający jego cel. Magia uwiądu wysysa umiejętności i cechy przeciwników, osłabiając ich ataki, łatwiejąc zabicie ich. Generalnie postanowiłem wziąć zaklęcia zimna. Magia obrazu to ofensywna szkoła magii, skupiająca się na spowalnianiu przeciwnika i zadawaniu obrażeń od zimna oraz zaklęcia wigoru. Tak, możemy dwie wybrać. Na początku weźmiemy zaklęcia zimna, to nam da podstawowy czar ofensywny, zimny uścisk, zadaje jakieś tam obrażenia oraz zamraża cel. I weźmy sobie jeszcze również zaklęcia wigoru. Zaklęcie wigoru podstawowe to dotyk tytana, który wzmacnia żywotność oraz moc, więc zaklęcia wigoru to jakby zaklęcia kapłańskie. Będziemy trochę takim magiem troszkę pomocniczym. Tak. Ale zaraz to wytłumaczę, dlaczego takie szkoły chcę wziąć. Dobra, otwórzmy sobie jakieś kolory ładne. Powiedzmy jakiś ciemno-niebieski. Oraz jakiś sztandar. Powiedzmy ta pięść całkiem bardzo mi się podoba. Dobra, pięść będzie żółta również na takim samym kolorze. Ok? Wygląda ok. Dobrze. Imię, jak się będziemy nazywać? Nasza postać będzie się nazywać, podejmie imię wielkiego złoczyńcy, czy jak to ktoś inaczej ujął, biznesmena, filantropa i skurwysyna, pana Janusza Tracza. Tak, no, kapsnok. Janusz Tracz. Okej. I to też będzie się wiązać z cechami, jakie chcę wziąć. Ponieważ chcę, żeby moja postać była takim dyplomatą. Więc przede wszystkim będę chciał mieć dużo stanowczości oraz zmyślności. Cechy wyglądają mniej więcej tak jak w Pilarcach.
czyli jest moc, która zwiększa siłę zaklęć i ataków. Jest finezja, która zwiększa celność, czyli w pilarsach to była precyzja. Jest chyżość, czyli chyba zwinność w pilarsach, która zwiększa szybkość ataków i zmniejsza cooldowny. Jest żywotność, która dodaje dodatkowe punkty życia. Jest myślność, czyli intelekt z pilarsów, który... O! To on zwiększa siłę zaklęć. Okej, dobrze. Czyli już mocniej zwiększa siłę zaklęć. Więc tak, jest myślność, która zwiększa siłę zaklęć, ale najwidoczniej nie zwiększa AOE, tak jak w pilarcach. I jest stanowczość, która zwiększa czas trwania zaklęć, które rzucimy. Dobra. Na tym dam mu myślność, bo obniżę sobie trochę żywotność oraz chyrość, po to, żeby mieć dodatkowy, nie wiem... Zmyślność? Coś jeszcze? Finezji nie chcę obniżać. Celność to jest coś, co się zawsze przydaje. Siły ataku, zdolność. Zmyślność plus 20% siły zaklęć. To może nie. Żywotność sobie zostawię. A chyżość zostawię, tak. Troszkę mi to zwiększy cooldowny. Ale 3% myślę, że nie będzie. Aż tak źle. Dobra, więc tak jak mówiłem, chcę, żeby moja postać była głównie dyplomatą. Jak to widzieliśmy w pilarsach, dużo jest opcji dialogowych na stanowczość. Może również będzie sporo na zmyślność. I tak. Chciałbym też opowiedzieć, jaką postać zamierzam grać w tej grze. Aż nazywa się Janusz Tracz. Czy ją wpisałem tak? Nie, tak się pisało. Dobra. Myślałem, że wszystko wpisałem kapslokiem. W każdym razie chcemy zagrać coś, czym... Chcę zagrać czymś, co byśmy w Dungeons & Dragons ujęli jako postać praworządnie zła. Czyli będziemy dbać o porządek, będziemy dbać o przestrzeganie prawa, a to, że to prawo jest okrutne i ciężkie, to już nie nasza sprawa. Tak, będziemy takimi bardzo, jakby to mówić, wymagającymi ludźmi. Dobra. Dobra, teraz umiejętności. To jest właśnie to, co głównie opisuje naszą postać. To, w czym jesteśmy dobrzy, do czego się nadajemy. Z tego widzę, co teraz do tej pory udało mi się w grze zobaczyć. Zdolności same się rozwijają wtedy, kiedy ich używamy. Więc co na początku chciałbym zwiększyć? Na początku chcę mieć większą wiedzę, aż to się przydaje w rozmowach. Chcę mieć również większą przebiegłość, ponieważ to również się przydaje w rozmowach. I troszkę do magicznych lasek. Chyba wiedzę trochę obniżę. Unik niby się przydaje. I magiczne laski, mam nadzieję, że same się będą zwiększać. Dobra, wiedza chyba aż 50 mi nie będzie potrzeba, więc może dam więcej przebiegłości, więcej magicznych lasek. Dokładnie nie jest opisane, w jaki sposób każda zdolność wpływa. Jest tylko opisane. Wyższy poziom tej umiejętności umożliwia cenniejsze ataki, zwiększając szanse na trafienie krytyczne. Celność ataków magicznych wynika z poziomu umiejętności oraz od samego rodzaju magii wykorzystywanej przez laskę. Okej. Okay. Czyli myślę jeszcze, że pewnie to jest nasza bazowa celność. Pewnie tak to działa. Dobra. No dobra. Mam nadzieję, że jakichś dużych błędów tutaj nie popełniam. Okej, dobra. Przejdźmy dalej. Teraz mamy dwie opcje. Pierwsza opcja to jest podbój, a druga to jest szybkie rozpoczęcie. Więc chodzi o to, że teraz zadecydujemy, jaki będzie nasz początkowa historia postaci. Albo możemy zrobić to szybko, czyli wybrać już kilka gotowych opcji, albo przejść przez podbój, który zajmie nam troszkę czasu, ale trochę wprowadza fabularnie do gry, więc zrobimy tak. Now the Overlord's eye is on the Tears, our home. The last corner of the world free of Kairos's reign. Two armies. The Disfavored and the Scarlet Chorus march south from the Northern Empire, the last realm to fall to Kairos a century prior. Z północnego imperium ostatnie krainy podbite i przez poprzednie stulecie wyruszyła na południowe dwie armie. Okej, dobra.
In the early days of 428, Kairos's armies arrive at the Gates of Judgment, the mountainous border that we Tearsmen so long believed unassailable. Unable to agree on a unified plan of defense, the various leaders of the Tears sit and wait for each other to deal with the conquerors. Until it's too late. Tak to nie brzmi najlepiej. Okej, dobra, zacznijmy podbój. To troszkę będzie trwało, ale jest bardzo ciekawe. W trakcie podboju zdecydujesz, jaka postać będzie postępować podczas inwazji hegemona na terasy, wpływając na kształt świata, którym będziesz przemierzać w grze. Każdy wybór ma wpływ na twoją postać i na to, jak odnosi się będą w ciebie najważniejsze frakcje w terasach. Twoje decyzje mają wielkie znaczenie, dlatego wybieraj mądrze. Szczerze mówiąc, podbój jest ciężko tutaj czasami dobrze wybrać. Okej, dobra. To jest właśnie pierwsze miasto, miasto niechciane. Niechciane miasto leżało na granicy między Imperium Hegemona a terasami. Zbudowane wokół naturalnego portu na skrzyżowaniu szlaków między krainami było istniejącym życiem ośrodkiem handlu. Da teraz stanowiło symbol największego bogactwa dla mieszkańców północy, było jednak jedynie drugorzędną faktorią handlową. Symboliczny status niechcianego miasta jako bramy na kontynent uczynił z niego naturalny cel podboju hegemona. Była to dla ciebie doskonała okazja, by wykazać swoją wartość w szeregach armii hegemona. A zdobycie miasta stanowiło wyraźny sygnał dla pozostałej części teraz. Nikt nie przeciwstawił się woli hegemona. Okej, dobra, poczekajcie chwilę. Ja muszę wyłączyć powiadomienia. Okej, sorry za to. Dobra. Teraz będziemy mieli kilka decyzji. Każda decyzja najpierw wybiera jedną z dwóch możliwych opcji, a potem będziemy mieli opcję, kogo wesprzeć. Dobra. Tutaj jest Bramy Osądu. Wojska hegemona rozpoczynają kampanię od przekroczenia gór i założenia przyczółka. Ja wybrałem tę opcję. Infiltracja teraz. Obie armie posłów i zwiadowców, aby poczyniły przygotowania do wojny. Okej. Okay. Historia zapamięta bitwę o Bramy Osądu jako pierwsze starcie podboju, ale w rzeczywistości walki toczyły się już, gdy zwiadowcy obu armii przygotowali grunt pod nadchodzącą wojnę. Zarówno wzgardzeni, jak szkarłatny chór mieli plan infiltracji stolicy. Do której armii dołączyłeś? Okej. Okay. Fajne jest to, że w opisach zawsze jak jest jakaś ważna rzecz, to ona jest podświetlana, można wtedy na nią najechać i zobaczyć mniej więcej opis, taki jakby glosariusz dotyczący danego wpisu. Okej, okay, dobra. Ja postaram się podczas podboju wspomagać wzgardzonych, ponieważ to jest taki zdyscyplinowany legion, który trzyma się zasad. Więc to bardziej pasowałoby naszej postaci, takiej praworządnej. Szkarłatny chór brzmi tak bardziej chaotycznie, więc postaram się trzymać wzgardzonych. Dobra. Wsparłeś swoimi zdolnościami elitarnych zwiadowców wzgardzonych, którzy zajęli przygraniczny garnizon. Grobowy Ash twierdził, że szybkie zwycięstwo poprawi morale żołnierzy i podkopie pewność siebie południowców. Zwiadowcy zaprzysiężonych odkryli słaby punkt w liniach obrony granic i zaplanowali atak, który miał zdezorganizować przeciwników i odciąć go od pociłków. Nazerwałeś przygotowania i uczestniczyłeś w opracowaniu strategii. Był cichy hałas bitwy, a po nim triumfalne okrzyki zwiadowców wzgardzonych, nie byłeś w najmniejszym stopniu zaskoczony. Dobra. Są dwie opcje. Znalazłeś w mieście sojusznika, który obiecał otworzyć drogę atakującym włoskom albo powstrzymanie ognia. Rezydujący w niechcianym mieście magowie ognia stanowili zagrożenie dla pierwszego etapu podboju wojska. Hegemona położyły kres ich nieskrępowanej swobodzie. Weźmy to, to brzmi ciekawie. Po panowaniu przygranicznego garnizonu przez garzonów wyprzedziłeś wojska hegemona i przedarłeś się do niechcianego miasta. Uznałeś, że przeciągnięcie jednego z mieszkańców na stronę hegemona pomoże rzucić miasto na kolana. Korupcja bowiem zawsze zaczyna się od środka. Dobra. Wesprzyjmy tutaj wzgardzonych. Zwerbowałeś zgorzkniałego kapitana straży, który wyjawił tajemnicę wojska miasta wzgardzonym. W końcu lepiej, żeby wojska hegemona ruszyły do boju, dysponując wszystkimi niezbędnymi informacjami. Kapitan straży uważał, że niechciane miasto jest przeżarte korupcją i zasługuje na lepsze przywództwo. Potwierdziłeś go w tym przekonaniu. Kapitan wierzył w twoje zapewnienie bogactwa i bezpieczeństwa, przekazał ci informacje o lukach w obronie miasta.
od osłabionych fragmentów murów po stan zapasów na wypadek oblężenia. Do tego przekazał ci listę miejskich urzędników, którzy byliby skłonni przejść na twoją stronę. Strada miasta niechcianego. Udało ci się przeniknąć do niechcianego miasta, zanim pod mury podeszły główne siły. Twoje działania osłabiły obronę miasta, ułatwiając zadania wojskom hegemona. Pragnąłeś jednak jakiegoś spektakularnego czynu, który dałby twoim sojusznikom zdecydowaną przewagę. W jaki sposób przyczyniłeś się do upadku niechcianego miasta? Okej. Tutaj mamy trzy opcje, które dadzą nam jakąś dodatkową zdolność. Tak, wyzwałeś dowódcę obrony niechcianego miasta na honorowy pojedynek do śmierci. Skarceni starają się oszczędzić życie swoich żołnierzy na przyszłe bitwy, a życie cywilów na okupację. Okej, tutaj dostaniemy wytchnienie ochotnika raz na potyczkę, na sobie obrażenia minus 50% i zdrowie plus 15% co 3 sekundy. Jest ciekawa zdolność, ale nie wiem, czy chciałbym jej używać. Dobra, jesteśmy jakby, mamy tą magię wigoru, więc chyba nie będziemy potrzebowali jakiegoś dodatkowego leczenia. Okej, to jest ciekawa opcja od Szkarłatnego. Możemy wzniecić zanieczki. Wtedy dostaniemy podstawowy czar ognisty. Możemy też zasiać strach przez skrytobójstwo. I wtedy dostaniemy skrywające się cienie raz na potyczkę, unik plus 200, odbicie, draśnięć, parowanie. To jeszcze wytłumaczę, jaki jest różnica pomiędzy unikiem i parowaniem. Ale na razie by mnie interesowało to, będę magiem grał. Dodatkowe czary są całkiem fajne. Rozpowszechniając wieści o hegemonie, stworzyłeś z biedoty i rozczarowanych mieszkańców podziemne wojsko Szkarłatnego Chóru. Gdy opadł kurz, armia zażyczyła sobie włączenia ich w swoje szeregi. Nie trudno było przekonać biedotę niechcianego miasta, że przejście na stronę hegemona to najlepsze wyjście. Zbroiłeś ich i powiedziałeś, jakiego sygnału mają wypatrywać z swojej strony, gdy nadejdzie pora. Gdy wojska hegemona podeszły pod mury, podłożyłeś iskrę, która rozpaliła ich gniew, wywołując potężne zamieszki. Chaos, jaki wywołali w imię hegemona, osłabił miasto, do tego wspomniała, że jego kapitulacja była już tylko formalnością. Okej. I teraz możemy wybrać jedną z dwóch opcji, w które miejsce mamy dalej iść. W niechcianym mieście zapanowała stabilizacja. Sztandary hegemona zawisły na wszystkich wieżach. Twoje imię powtarzano szeptem i przepowiadano ci wielką karierę. Armie rozdzieliły się, tworząc dwa odrębne fronty i ruszyły na południe. Tunon kazał ci dołączyć do podboju jako sędzia i nadzorca miejscowości nazwie Rostae Letiany, bądź jako doradca wojska atakując krainę Wierzchołka. Okej, jako że mamy być bardziej takim dyplomatą, to przejdźmy się do Rostae Letiany jako sędzia i nadzorca. Mamy tam nadzorować coś. Dobra. Drugi rok podboju. Przed laty Letiana odważna zbudowała niewielką osadę handlową na skrzyżowaniu starożytnych starych murów. Dzięki porozumieniu zawartemu między mieszkańcami a kompanią najemników, karawany mogły podróżować, nie bawiąc się ataku bandytów ani zmor, a miasteczko cieszyło się spokojem i rozkwitało. Rostae Letiany przyciągały uwagę hegemona ze względu na złoża żelaza w okolicznych wzgórzach. Gdy ziemie te znalazły się pod władzą hegemona, kowale magowie z północy pobudowali w Rostaeach swoje warsztaty, w których przykuwali rudę i wytwarzali najlepszą broń w znanym świecie dla wzgardzonych. Archon z tajemnic pozbył się najemników dzięki sowitej łapówce, zdobywając Rostae Letiany bez przelewania choćby kropli krwi. Tunon posłał cię wraz z wojskiem, abyś zaprowadził porządek na tych ziemiach. No i dobrze, zobaczmy, co my tu mamy. Kult Sirny. Moc Archont Pieśni zawładnęła umysłem żołnierza wzgardzonych. Nie, to chyba nie podoba mi się. Druga opcja jest, żelazo musi płynąć. Udało ci się znaleźć sprytny sposób na zwiększenie produkcji żelaznego uzbrojenia i pancerzy. Kowale magowie hegemona bez wytchnienia kulinował broń. Nikt nie zarzucał im braku zaangażowania, ale produkcja szła zbyt wolno. Ujawnione plany podzieliły wzgardzonych i
szkarłatny chór. Z jednej strony wszystkie wolne ręce były bardziej potrzebne na polu bitwy, a nie w kaźniach. Z drugiej doskonałe uzbrojenie armii hegemona musiało być pilnie strzeżone. Ok, mamy dwie opcje. Zwerbuj plemię zwierzców albo sięgnij po rekrutów szkarłatnego chóru. Szkarłatny chór siłą wcielał do służby uchodźców po ostatnich bitwach. Przeniosłeś tych ludzi do kuźni, by ciągnęli wózki z żelazem dla kowali magów. To stanowiło problem dla szkarłatnego chóru, który swoją skuteczność na polu bitwy opiera na przytłaczającej przewadze liczebnej. Liczba mieszkańców rozstajów Letiany wzrosła za sprawą uchodźców z terenów spustoszonych przez nacierające wojska hegemona. Szkarłatny chór wprawdzie nie zamierzał oddać uchodźców bez walki, ale produkcja nowego uzbrojenia nie mogła czekać. Nowi rekruci zostali przydzieleni do wywożenia rudy żelaza ze zdradliwych szybów górniczych, co bardziej przystoi niewolnikom niż rzemieślnikom hegemona. Choć nowa broń zwiększyła możliwość ofensywy zgardzonych, ucierpiały szeregi szkarłatnego chóru, który stracił szansę na świeżą krew. Okej, okay, tak jak mówiłem, szkarłatny chór mało mnie obchodzi. Okej, okay, dobra, co my tu mamy? Wybór pancerza. Gdy produkcja w kuźniach przyspieszyła, obie armie zaczęły domagać się uprzywilejowanego traktowania. Należność strażnika. Do spięć doszło, gdy wzgardzeni i szkarłatny chór stali się znajomnikami, którzy pilnowali kuźni. Rozstaje Letiany były dla wojsk hegemona miejscem chwilowego wytchnienia od trudów wojny. W mieście było coraz tłoczniej. Armia najemników na sługach Archonta Tajemnic zajmowała koszary, pochłaniała zapasy i wszczynając konflikty. Skardzeni nie chcieli mieć nic do czynienia z najemnikami, ale szkarłatny chór próbował przykapacić ich do wstąpienia w swoje szeregi. Dobra, oddziel najemników. Skardzeni zażądali, by najemników oddzielono od wojsk hegemona. Żelazny Legion nie miał zamiaru dzielić się zapasami i żywnością z pozostałymi honorem ostrzami do wynajęcia. Wybudowałeś osobne koszary i kantynę, aby trzymać najemników z dala od żołnierzy. Wprowadziłeś też surowe kary za zakłócenie porządku. Litarni i żołnierze z północy nawet w najbardziej sprzyjających okolicznościach z trudem tolerowali wojska zaciążne, a najemnikom z teraz okazywali otwartą pogardę. Zażądali, by wszyscy żołnierze przestrzegali surowej wojskowej dyscypliny, a po służbie nie opuszczali koszar. Po krótkich dyskusjach uznałeś, że osobne zakwaterowanie będzie najlepszym rozwiązaniem. Choć najemnicy buntowali się przeciwko opresyjnym w ich mniemaniu obyczajom, cudzoziemców przekonałeś ich, że tak będzie dla nich najbezpieczniej. Okej. To kontrolował rozstaje. Katastrofa nastąpiła, gdy najemnik opłacany przez głosy Nerata, czyli Szkarłatny Legion, zranił rzemieślnika zespolonych trwale umieszczającym pracę. To nakazał najemnikom oddanie miasteczka w ręce bardziej do odpowiedzialnych sług hegemona. Po wymarszu na front w miasteczku miało pozostać tylko niewielki garnizon. W miarę jak narastała wrogość między wzgardzonymi a szkarłatnym chórem, Tunon zadecydował, że władza nad rozstajami obejmą przedstawiciele tylko jednej armii. Kto kontrolował rozstaje? Wybierzmy wzgardzonych. Oni przynajmniej zaprowadzą porządek tutaj. Dalej rozstaje Letiany pod władzę wzgardzonych. Wzgardzeni umieścili swój garnizon w rozstajach Letiany. Jego liczebność była wprawdzie większa niż wynikałoby to z potrzeb utrzymania porządku w tak niedużej miejscowości, ale wkrótce okazało się, że prawdziwym zadaniem tych żołnierzy była ochrona zespolonych. Magowie rzemieślnicy byli bowiem odpowiedzialni za opatrzenie wojsk wzgardzonych w żelazo. Mieszkańcy rozstajów Letiany poczuli ulgę, gdy wojska szkarłatnego chóru odeszły. Rządy wzgardzonych były dla nich mniejszym złem. Otrzymałeś wiadomość od grobowego Asha z podziękowaniem za decyzję. Zespolonych i ich rzemiosła nie można było powierzyć w ręce głosów Nerata. Okej. Okay. Teraz mamy aż trzy decyzje. Ale grałem Próbowałem dwie z nich i w każdej coś się rypnęło. Spróbujmy Cytadelę Pergaminu. Tak, może tak, przeczytam wszystko na początek. Wypędzając najemników, ustanawiając nowe władze w rozstaju Letiany, żołnierze hegemona zaprowadzili porządek w mieście i zakontrolowali przepływ towarów i zasobów. W ramach dywersji front armii pomaszerował w głąb teraz. Twoje zdolności były potrzebne w krainie Elzuru, Grzepie lub w Cytadeli Pergaminu. Okej. Okay. Krzepa. Dzięki łatwemu do obrony położeniu wielowiekowym tradycjom wojskowym Krzepa była najgroźniejszą i potężniejszą krainą teraz. Lazur. Hegemon posłał Archonta Kamienia, by zdławił opór w Lazurze.
i Cytadela Pergaminu. Chciwy podboju wzrok Hegemona pada na Cytadelę Pergaminu, kryjącą skarby, wiedzę i tajemnicę. Okej, wiedza i tajemnica to coś, co Mac powinien chcieć, więc spróbujmy tutaj pójść. I zobaczymy, co teraz będziemy mieli do dyspozycji. Dobra. I zobaczmy. Cytadela Pergaminu była ogromną księżnicą i archiwum. I mieszkańcy tworzyli szkołę inkaustu i pióra, krąg magów, którzy przed wielkami własnymi rękami wzniosły swoją górską siedzibę na terenach zapomnianych przez większe krainy. Legendy mówią, że w Cytadeli znajdowało się skarbiec magicznej wiedzy. Szpiedzy Hegemona przeniknęli do szkoły i potwierdzili istnienie skarbca. Do Wielkiej Księżnicy posłano oddział żołnierzy, który miał zmusić uczonych do poddania się woli Hegemona. Dobra, i co my tu mamy? Krwawa rzeź zamiast pokojowej kapitulacji i pieśń syrenny uwiodła magów. To brzmi coś, co chciałbym chyba uniknąć. Tak. Zobaczmy to. Pieśń usiedlenia. Syrenna, archunt pieśni, wykorzystała swoją moc, aby uwięzić magów przeciwnika, którzy zapuścili się poza mury Cytadeli. Wojska Hegemona schwytały magów, ale wzgardzeni zabierali ich do ścinania. Nim zdążyli podzielić się potencjalnie niebezpieczną wiedzą, co według kodeksu Hegemona było przestępstwem ze szkarłatnym chórem. Dobra, i możemy tak. Możemy uspokoić wzgardzonych, proponując kompromis, żeby nie zabijali magów, tylko żeby ich zamykali. Albo możemy ukarać wzgardzonych. Nie wiecie co? Akurat chciałem wspierać wzgardzonych, ale w tej części chyba tak nie za bardzo już mają rację. W końcu przeszliśmy tutaj, żeby zdobyć jakąś wiedzę, tak? A jak oni mordują wszystkich magów, no to nie zdobędziemy żadnej wiedzy. Dobra, ukarałeś zgardzonych za ścięcie pojmanych magów, którzy prawnie należeli się szkarłatnemu chmurowi. W ramach rekompensaty nakazałeś, aby kilku żołnierzy zgardzonych oddano służbę Archont Pieśni jako jej osobistą ochronę. Mądrość magów i wiedza zgromadzona w Cytadeli Pergaminu były zbyt ważne, by tak łatwo z nich rezygnować. Zgardzeni opierali się przed służbą u Archont, ale twój werdykt nie pozostawiał im żadnego wyboru. Archont Syrenna była zachwycona nowymi zabawkami i błyskawicznie roztoczyła swój czar nad nowymi ochroniarzami. Zauważyłeś w ich obozie kilka dni później podążających za swoją panią z bezgranicznym oddaniem w oczach. Ślicznie. Dobra, co dalej mamy? Prawo dowodzenia. Syrenna nałożyła pieśń sile i sprowokowała rzeź. Albo agenci pana szpiegów. Pojmanie magów wroga wzbudziło falę podejrzeń. Grupa magów wroga oddała się zgardzonym, twierdząc, że są szpiegami pracującymi dla głosów Nerata. Nikt w armii nie był w stanie potwierdzić ich słów. Zgardzeni szykowali się do brutalnego przesłania magów, ale szkarłatny chór zaprotestował i zażądał wydania Niemców. Chór nie chciał ryzykować, że sekrety głosów Nerata dostaną się w niepowołane ręce. Okej, co tutaj mamy? Archont pieśni skłoniła rekrutów szkarłatnego chóru do wystąpienia przeciwko przywódcom. Przywódców band zabijano i obalano na prawo i lewo. Zgardzeni zażądali ukrócenia wewnętrznych walk w chórze dla dobra podboju. Okej, tym razem mają rację, więc poprzyjmy ich, zakończy walki w chórze. Przychyluję się do argumentu skardzonych. Prawo wyzwania było uświęcone o tradycję chóru, a nie było na niej miejsca w sytuacji, gdy wróg miał przewagę liczebną, a posiłki były oddalone na całe tygodnie drogi. Szkarłatny chór, włącznie z przywódcami band, domagał się, by pozwolono mu kontynuować rytualne walki o przywództwo. Ostatecznie chór zgodził się powstrzymać od wewnętrznych mordów do zakończenia kampanii w Cytadeli Pergaminu. Wobec braku możliwości wyrównania rachunków i dania opustu nagromadzonej wrogości, pojawiły się spięcia pomiędzy komendantami a rekrutami, którzy wbrew tradycji swojej naturze zostali zmuszeni do zgodnej współpracy. Edykt ognia. Okej, teraz będzie ciekawe. Zapasy żywności kurczyły się, spadło też morale. Oblegający Cytadelę żołnierze uświadomili sobie, że przeciwnik dorównuje im bezwzględnością i okrucieństwem. Tunon przesłał wiadomość, że cierpliwość Hegemona się wyczerpała i na wroga orzecenie zostanie Edykt Ognia. Okej, co to jest Edykt? Edykt to jest najpotężniejszym przejawem magii Hegemona. Przykazania rzucane na całe regiony, mogące kontrolować i zniszczyć zarówno ludzi, jak i cały obszar. Po rzuceniu edykt może zesłać z nieba ogień,
zniszczyć uprawy, zdemoralizować miasta i zaprowadzić nieskończoną noc i zrobić wszystko, bla bla bla. Niektóre dykty dosyć krótko sięgają zniszczenia, ich działanie mierzy się w dniach, ale równie wiele trwa od wieków. Edykty generalnie to niezły bajer. Dobra, pergamin dotarł do ciebie w eleganckim futrale z grawerowanego żelaza. Zapisano na nim inkantację z zaklęcia dostatecznie potężnego, by zniszczyć cytadelę pergaminu. Wybór momentu ogłoszenia dyktu pozostawiono tobie. Odczytanie go o wschodzie słońca nie dawałoby twoim wrogom ani chwili na przygotowanie się na odciągające spustoszenie. Mogłeś również zaczekać do zachodu słońca, dając im dość czasu na ucieczkę lub kapitulację. Dobra. Co możemy? Ostrzec kapitanów? Albo daj magom jeden dzień na przygotowanie. Szkarłatny chór twierdzi, że jego szpiedzy wciąż przebywają w cytadeli, zażądał od ciebie ostrzeżenia magów o edykcie hegemona. Przychylając się do ich prośby, spotkałeś się z wysłannikami wroga pod niebieską flagą rozejmu i ostrzegłeś magów o nadchodzącym żywiole, dając szansę ucieczki szpiegom chóru i samym magom. Wiecie co, to robi trochę więcej sensu, więc akurat tym razem wesprzemy szkarłatny chór. Ostrzegłeś magów o edykcie i miałeś nadzieję, że uwierzyli w twoje słowa. Na godzinę przed wschodem słońca zauważono dziesiątki postaci uciekających z cytadeli. Gdy słońce wyjrzało za horyzontu, czytałeś słowa edyktu. Ziemia zarżała, a fundamenty cytadeli rozjarzyły się czerwono-pomarańczowym światłem. Strumień lawy wytrysnął spod księżnicy, wylewając się przez okna oraz szpary w murach i rozlewając się niszczycielską rzeką po całej okolicy. Po kilku dniach płomienie bynajmniej nie przygasły, podsycane stale mocą edyktu. Więc to nie wyszło może najlepiej, ale wierzcie mi, tutaj nie, w tym przypadku nie ma lepszego zakończenia. Próbowałem. Więc nie wszystko można jakoś fajnie zakończyć podczas podboju. Okej. Armie hegemona w milczeniu opuściły płonące zgliszcza cytadeli pergaminu. Od tamtego dnia w terasach zaczęto nazywać ją płonącą księżnicą. Spalenie cytadeli było nie powetowano stratu zasobów, wiedzy, kultury i życia. Jednocześnie było jednak wyraźnym sygnałem, że hegemon nie zamierza tolerować oporu. Nie dane było ci jednak odpocząć, ponieważ Tunon wkrótce miał dla ciebie kolejne zadanie. Opuściłeś góry jako jeden z ostatnich. Wyruszając w drogę, dostrzegłeś płomyki ognisk w górach. Było ich zaledwie kilka słabo widocznych w łunie płonącej cytadeli. Zapewne niedobitki obrońców rozbiły obóz, lub szabrownicy podążający za wojskiem hegemona odważyli się spenetrować ruiny. Dobra, i to był nasz podbój. Więc teraz czeka nas główna zabawa. Zakończono podbój Kyrosa. Czy chcesz kontynuować? Czy wymazać postęp i zacząć od nowa? Gdyby kogoś to interesowało, może sobie powtórzyć, popatrzeć różne opcje. Ale generalnie chyba trzecia opcja zawsze kończy się jakąś rzezią albo jakimś totalnym zniszczeniem. Więc chyba nic lepszego tutaj nie ogramy. Okej, dobra, kontynuujmy. I co my tu mamy? The year is 431, and Kairos's invasion has shattered all major opposition in the Tiers. The Younger Realms, the Bastard Tier, the Free Cities. All who defied Kairos lay broken by battle, or bowed in surrender. The two armies of the Overlord, the Disfavored and the Scarlet Chorus, now control our lands. Mm-hmm. But our will is not yet extinguished. Not entirely. In the Valley of Vendrian's Well, those of us unwilling to bow to Kairos have banded together in defiance. Violating an oath of surrender from 2 years prior, we have staged a bloody uprising. Murdering the Disfavored and Scarlet Chorus garrison in a midnight assault. Tak, ale gdzie dokładnie? Nie jest wspomniane chyba. A, w Dolinie Studni Vendrina, okej. With their main forces spread across the Tiers, the Disfavored and Scarlet Chorus redeploy to Vendrian's Well to crush the resistance. But months pass with no definitive battle. As disagreement and discord paralyze the Archons, we bide our time
and wait for our message of insurrection to spread across the tiers. Ciekawe. The Overlord is not amused. And Kairos has one message for the Archons. Crush the Oathbreakers or die. Kairos backs this threat with an edict, a magical commandment that can slay all in the valley should the order be ignored. The honor of proclaiming this edict fell to you. Sent across the mountains to Vendrian's Well, you carry the Overlord's edict to read before the Archons. Okay. As you finally make your way through the winding mountain passes into the valley, the ground trembles, and Kairos's magic seals the way behind you. Ciekawe. You are trapped in Vendrian's Well, with Kairos's armies and the Oathbreakers. The only way to survive is to fulfill the terms of the Overlord's Edict, in any way that you can. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli tego odczytywać, to byłoby trochę masakrujące. Okej. Okay. Ładny pomnik tu mają. Stanowiciel Janusz Tracz, jak nie mam, oczekiwaliśmy twojego przybycia. Okej, dobrze, ale to starczy na tego. Ten podbój troszkę dużo trwa. A teraz mamy taką pierwsze wprowadzenie do gry, którym zajmiemy się w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!